Znajdując się na tejże samej plantacji mamy odmianę w naszym tle Spartan, która w tej chwili już jest, jakby jej okres zbioru się zakończył. Widzimy tutaj krzewy. Porozmawiamy o tej odmianie, prezentując jej charakterystykę. I co o tej odmianie takiego, z najbardziej istotnych kwestii możemy, cech charakterystycznych tej odmiany możemy powiedzieć, oprócz tego, że jest wczesna? No właśnie, to jest chyba najbardziej charakterystyczna rzecz to, że jest wczesna. My poszukujemy wczesnych odmian. Ja pamiętam, jak zaczynałem dawno temu swoją przygodę z Borówką, lata, lata temu, to Duke, który teraz jest topową odmianą, był no powiem tak, taką trochę zapomnianą, bo on wrócił przed do nas bardzo dawno temu, tak jak powiedziałem wcześniej, też około 50 lat, a Spartan właśnie był odmianą, którą uważaliśmy, że będzie to odmiana topowa. Poza Early Blue, poza Patriotem. Jest odmiana wczesna, silnie rosnąca, krzewy są silnie rosnące, ja o dużych, tutaj. ładnych liściach. Zresztą też jesteśmy na plantacji, która jest tutaj w jakiś sposób specyficznie nawożona, troszeczkę odbiegająca od innych, stąd też ten pokrój tych krzewów jest taki bardzo silny wzrost. Widać tutaj po prostu, że one są bardzo dobrze odżywione. E, widać też już nawet trzeci, że tak powiem, przyrost, bo już w tym okresie borówki powinny e, raczej hamować w drugim przyroście. A mamy tutaj trzeci przyrost, który się pojawiał. Co jest efektem tego dziwnego roku, bo w tym roku mamy ten klimat taki tydzień upałów 30-stopniowych, za chwilę mamy ochłodzenie do 20-stopni z ilością dużych deszczów, znowu upały, więc te rośliny nam tutaj po prostu rosną e, aż na zabój, tak kolokwialnie mówiąc, e, bardzo silnie. Spartan. Bardzo fajna odmiana, ciężka w rozmnażaniu, natomiast dość łatwa w prowadzeniu na plantacji. O pokroju właśnie kulistym, dużej sile wzrostu, tak jak powiedziałem, w dużych liściach z charakterystycznymi, takimi żółto-czerwonymi pędami na jesienie. To jest bardzo fajnie widoczne. Jak już stracą liście w tym momencie, tego nie zobaczymy niestety przez obłożenie tutaj dużą ilością liści. Odmiana, która jest... Produkuje raczej, może w ten sposób, która produkuje duże i średnie owoce. I to co jest najważniejsze, no może one nie są takiej dużej wielkości jak Chendlera, czy Toro, czy Blue Golda, wcześniej wspomnianego. Niemniej, jeśli nie jest zbyt silnie obłożona owocami, jeśli to owocowanie pomiędzy wzrostem wegetatywnym właśnie jest zachowane, ta harmonia, to te owoce są właśnie takiej dość dużej, średniej wielkości. Potrafi niestety nam troszeczkę zdrobnieć przy nadmiarze owoców na tym. Ale jej dużą zaletą, właśnie i chyba taką najważniejszą, jest odporność na Tyle chorób, a z drugiej strony e, mamy właśnie tą wczesny termin zbioru, czyli wstrzeliłujemy się tutaj w tym aspekcie ekonomicznym, jeśli byśmy na to spojrzeli właśnie, w te wyższe ceny. Tak jak, pan, jak wspomniałeś, e, mamy środek zbioru blukropa, a owoców Spartana już nie ma. Czyli wiadomo, że tą cenę, którą zyskaliśmy za te owoce, na pewno była dużo wyższa bez e... przetrzymywania, bez chłodni bez, bez żadnych bez tutaj dodatkowych. dodatkowych zgadza się, oczywiście i jeszcze jest zaletą to, że jej owoce na tyle są właśnie twarde że też porównując do innych odmian wczesnych, no poza diukiem, ale takich właśnie jak Early Blue są chętnie nabywane właśnie przez też eksporterów i eksportowane na dalsze długości, bo ich twardość, ich właśnie jakość pozwala na to, żeby ten zniosły dość dobrze ten kilkunastodniowy okres transportu, plus jeszcze ten czas bo oczywiście sprzedaży na półce sklepowej e, natomiast no nie wszystkie inne odmiany tych, z tych wczesnych środek poza dziukiem. oczywiście też właśnie mają taką dużą zdolność przechowalniczą Spartan, dość chyba spo, ale do, Spartan ma dość wysoką chyba zawartość cukru, więc te owoce są takie niewinno słodkie, tylko takie bardziej słodkie. Znaczy tak, tylko tutaj ja zawsze to tak generalnie mówiąc w ten sposób można powiedzieć, ale tego typu informacje można by powiedzieć uzyskać od działkowca, który ma swój krzew przy domowym no tak. ogródku i czeka aż te owoce naprawdę dojrzeją mu na tym krzewie. My z reguły, jeśli liczymy na to, że owoce mają dotrzeć do dalszego, szczególnie dalszego jakiegoś odbiorcy za granicą, no zbieramy je zawsze trochę wcześniej. Więc faktem jest, że no, nie uzyskujemy tego, tego Elitarnego smaku Spartana. Tak, bo Spartan jest słodki, jeśli przetrzymamy go na krzewie, jego smak będzie właśnie bardzo taki charakterystyczny, słodkawy, landrynkowaty można by było, nawet tronę stronę, powiedzieć. Dokładnie, o to mi chodziło. Tak, natomiast no, raczej trudno jest na sklepowej półce ze względu na właśnie tą jakby procedurę transportu tak smaczne owoce spotkać, ale jeśli amatorzy wykupili właśnie przy domowych tych tych, zdecydowanie oni doczekają się takich landrynkowanych, super smakowoców. No tak, ale my charakteryzujemy odmiany jakby nie tylko tej sprzedaży supermarketowej. No, Odmiana jesteśmy na plantacji, podkreślam, profesjonalnej. Ale docieramy do i profesjonalistów, ale również słuchają nas ci, którzy mają niewielkie plantacje, a wręcz nawet po kilkanaście tylko roślin. Więc te informacje chciałbym, żeby były dla wszystkich jak najbardziej ujęte i dostępne, bo wiele osób pyta o te walory smakowe. Więc Spartan wpisuje się rzeczywiście tutaj, tak jak powiedziałeś tą taką e, mm. landrynkowatą e, Zgadza się. smak no, owoców. Tak, tak więc e, jest to odmiana i wdzięczna odmiana, bo e, bardzo ładnie nie rozkłada się, bardzo wyniosły tak. pokrój. E, to jest e, jego... Niewykładające się, ma sztywne, twarde pędy. Taki kulisty jest. On nie jest taki wzniesiony, jak będziemy opowiadali właśnie za chwilę pewnie. Ale jacie, gdzie ten pokrój będzie bardziej wzniesiony, sztywny? On potrafi troszeczkę bardziej taką formę kulistą przybrzeć. E, natomiast no, przy bardzo długich, jeśli są pędy, Pędy Wyciągnięte mając po półtora czy niekiedy nawet dwa metry, bo potrafi silnie rosnąć, no to te pędy później obłożone owocami, mogą się trochę wygnąć, ale raczej nie będą się kładły na ziemi. E, tu raczej może jakieś pojedyncze się zjeść starzą. To nie jest ta typ takiego rozchylającego się blukropa. Czyli nasadzenia, man... nasadzenia ma... mogą być raczej tutaj bardziej zwarte, bardziej rozstawy, tak, bardziej. Zdecydowanie e, gęste. Tak. tak. Tu możemy w tą stronę pójść. Oczywiście wymagać będzie wtedy intensywniejszego cięcia, ale ja zawsze podkreślam, że krzewy należy intensywnie ciąć, bo wtedy lepiej owocują. E, jakość owoców może nie ma tak potężnego planowania, nie zbieramy wtedy po 20 ton z hektara, trochę mniej, te 10 na przykład, ale zdecydowanie wielkość owoców i jakość owoców jest dużo lepsza przy silnie ciętych roślinach niż Więc, tam, gdzie to cięcie zapomina. Do tego lepiej trochę gęściej? mocniej tak. ciąć, żeby mieć jakość, zdecydowanie tą jakość, taką o jaką cały czas podkreślamy, że chcemy mieć te owoce dorodne, w pełni wykształcone i takie, które przyciągają wzrok, że chciałby je się zjeść. Znaczy wspomniałem tak tutaj, jak, bo zawsze pytasz też o wady. Właściwie to tak trudno określić, czy jest spartan, ma jakąś wadę. Poza tym, właśnie, po potem z rozmnażaniu, dlatego szkół trudno jest go niekiedy dostać w szkółkach, bo szkółka, że nie zawsze uzyskują wysoką efektywność rozmnażania tej odmiany. Natomiast jej taką wadą, trudno nazwać to wadą, ale naprawdę taką wadą jest to, że owocuje w tym samym czasie, bo troszeczkę później, co Duke. A w tym momencie niestety mamy taki boom Duke'a, no i wszyscy w okresie wczesnym poszukują Diuka, a Spartan schodzi jakby trochę na ten drugi czy jest powiedzmy drugie miejsce w tym układzie, po prostu tutaj, dalego planowania. Ale za to wygrywa z tymi odmianami wczesnymi, bo jest bardzo mrozoodporny. Tak, również. No, zdecydowanie nawet niż... przymrozki mm -hmm. wiosenne nie tak bardzo są. E, robią Wreszcie, tak duże spustoszenie. Tak. Ma wczesną porę kwitnienia, bo też no, ze względu na właśnie wczesność owocowania kwitnie już pod koniec kwietnia. E, tym niemniej jest taki. No, można tak zasugerować, że dobrze prowadzona roślina, dobrze nawożona, nieprzenawożona, bo to też jest istotne właśnie, że nieprzenawożona, ale dobrze wyprowadzona, dobrze cięta, zadbana pod względem safitosanitarnym e, będzie miała mniejszą wrażliwość właśnie na te przymrozki. I kolejnym elementem, jak jesteśmy przy Spartanie, odmiana wcześniej kwitnąca, odmiana wczesna. Proszę zwracać uwagę na też zapylacze dla tej odmiany, czyli poszukiwanie odmian, które będą e, kwitły wcześniej, tak, tak jak Duke tutaj się pewnie czy będzie. Blue jako, jako zapylacz, już wtedy może nie jako odmiana towarowa, właśnie uzupełniająca, ale uzupełniająca po prostu, czy nawet właśnie patriot, nawet gdzieś uzupełniająca. Dla podniesienia dobrego zapylenia tak. i podniesienia jakości owoców. Tak, tak zgadza się.